19:30 minęła. Myślę, że możemy rozpoczynać kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Uprzejmie proszę o zajmowanie miejsc. Kworum mamy, więc możemy. Jest kworum? Jest. Rozpoczynam kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Rośnictwa. Dzisiejszy porządek obrad przewiduje rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przyjmujemy porządek obrad. Bardzo serdecznie witam na posiedzeniu komisji pana ministra wraz ze współpracownikami. Panie ministrze, witam wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia komisji. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i przystępujemy do rozpatrzenia porządku. W imieniu posłów wnioskodawców głos zabierze pani poseł Agnieszka Pomaska. Bardzo proszę pani poseł. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Oczywiście debata plenarna nad wnioskiem o wotum nieufności odbędzie się jutro. Państwo otrzymali uzasadnienie. Ja chcę tylko na wstępie powiedzieć, że w sprawie programu Czyste Powietrze i w sprawie unijnych pieniędzy przeznaczonych na ten program mamy przede wszystkim problem dezinformacji ze strony ministerstwa. Dezinformacji i problem ignorancji problemu. Pan minister Kowalczyk w marcu bieżącego roku mówił o tym, że żadnego problemu nie ma, że pieniądze dla Polski nie są zagrożone i dwa miesiące później otrzymał list z Komisji Europejskiej, który wskazuje, że problem jest. Po tym liście pan minister znowu mówi, że problemu nie ma i w związku z tym my nie mamy żadnego zaufania co do przyszłości realizacji programu Czyste Powietrze, a przypomnę, że chodzi o nawet 35 miliardów złotych dla Polski z programu na walkę ze smogiem. Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i ma obowiązywać do roku 2029. Jego priorytetem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Premier Morawiecki, ogłaszając program, zapowiadał, że na jego realizację przeznaczonych będzie ponad 100 miliardów złotych. I te środki miały pochodzić zarówno z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przychodów w ramach handlu emisjami, ale przede wszystkim z funduszy unijnych. Tymczasem bezczynność pana ministra Kowalczyka i rządu doprowadziła do sytuacji, w której z 4 milionów kopcących pieców na węgiel udało się zlikwidować niewielki procent z nich. Wskutek nieudolności ministra Kowalczyka, tak jak wspomniałam, 35 miliardów złotych z Unii Europejskiej może stracić Polska na walkę o czyste powietrze i w naszej opinii nie może być przyzwolenia na trucie Polaków smogiem, a takie przyzwolenie niestety ze strony pana ministra Kowalczyka dzisiaj widzimy. W celu uzyskania środków unijnych program Czyste Powietrze musiał być dostosowywany do unijnych przepisów i wytycznych i dlatego od początku istnienia programu Komisja Europejska wskazywała na nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego programu. Eksperci wyliczali, że do osiągnięcia celu programu Czyste Powietrze i efektywnego wydawania środków publicznych w ciągu roku należy zlikwidować około 400 tysięcy źle funkcjonujących pieców. I stąd też sugestia, że pieniądze nie powinny być dystrybuowane centralnie, tak jak to ma miejsce dzisiaj, nie powinny być scentralizowane, powinny odejść się od tej pazerności rządu, z którą mamy do czynienia, i powinny być dystrybuowane chociażby za pomocą samorządów, które są na to gotowe i nieraz udowodniły, że lepiej potrafią wydawać publiczne środki niż rząd centralny, a przynajmniej rząd PiS-u. I teraz liczby, bo było pytanie ile. Po upływie 10 miesięcy trwania programu udzielono zaledwie 20 tysięcy dotacji, a przypomnę, w ciągu roku miało być to 400 tysięcy. W kolejce
czeka, być może te dane się zmieniły, pan minister mnie poprawi, bo też z tym problemem informowania ze strony ministerstwa mamy do czynienia, ale w kolejce jest ustawionych 60 tysięcy wnioskodawców. Słyszałam co prawda, że pan minister w związku też z naszym wnioskiem trochę się zmobilizował i jest gotowy na współpracę z samorządami, ale panie ministrze, to trochę za późno. 20 tysięcy, a 400 tysięcy to chyba zdecydowanie za mało. I chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że brak wsparcia programu Czyste Powietrze środkami unijnymi to ogromne straty po prostu dla Polaków. I tu nie chodzi już tylko o same technikalia, o wymianę pieców, żeby ktoś miał nowocześniejsze urządzenie. To chodzi o zdrowie i życie Polaków. Przypomnę, że według ekspertów rocznie nawet mamy do czynienia z nawet 40 tysiącami zgonów w wyniku wdychania zatrutego, nieczystego powietrza. I to jest, panie ministrze, fakt. Powiem więcej, minister zdrowia apelował o to, żeby obniżyć wartości, przy których ogłasza się alarm smogowy i pan w tej sprawie był bezczynny. Pan nic sobie ze zdrowia i życia Polaków nie robi. Też zwrócę uwagę na to, że Ministerstwo Środowiska, które o środowisko powinno dbać, robi coś dokładnie odwrotnego. Oczywiście tych argumentów jest więcej, ale nie chcę państwa wieczornego czasu dzisiaj marnować. Na pewno porozmawiamy o tym dłużej jutro podczas debaty. Według wyliczeń bez unijnych pieniędzy tego programu nie da się zrealizować, bo w optymistycznym wariancie 160 tysięcy dotacji udzielanych przez 10 lat daje niewiele więcej niż 1,5 miliona zlikwidowanych pieców zamiast 4 milionów, o których mówimy. I to oznacza, że przez kolejne lata polskie miasta, miasteczka będą spowite mgłą i chmurą dymu. I nie zmieni tego fakt, że jutrzejsze wotum nieufności wobec pana ministra Kowalczyka, tradycyjnie już, jeśli chodzi o wota nieufności, będzie odbywało się w nocy. Panie ministrze, chociaż pewnie ten apel powinnam kierować do pana marszałka Kuścińskiego, smog nie znika pod osłoną nocy. On nie znika dlatego, że robi się ciemno. On zostaje, a na końcu zostaje w naszych organizmach, organizmach dzieci i dorosłych, co stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich Polaków. W opinii wnioskodawców na skutek swojego lekceważącego podejścia do realnych problemów stanu środowiska w Polsce Henryk Kowalczyk stracił zaufanie i tym samym mandat do pełnienia funkcji ministra środowiska. Wspomniane przeze mnie okoliczności, sposób wypełniania obowiązków przez pana ministra, a także skutki lekceważącego traktowania problemu smogu w Polsce stanowią główną przyczynę, dla której Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska składa wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, chciałby pan zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Myślę, że należy zabrać głos, aby sprostować kilka informacji, dlatego że one są, no, delikatnie mówiąc, nieścisłe, a wręcz nawet oparte na kłamliwych doniesieniach jednej z gazet, nie będę cytował tytułu. Jako że straciliśmy pieniądze, miliardy, ja tylko przypomnę, że jeszcze tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie mieliśmy, nie mamy i oczywiście jesteśmy przekonani, że mieć będziemy, ale w perspektywie budżetowej lat 2021-2027 i nie 35 miliardów euro, jak jest napisane we wniosku o odwołanie, no ale napisane jest, ja czytam, no ja myślę, że dość istotna literówka. Ja bym wolał mieć 3 miliardy euro, a nie 3 miliardy złotych, więc jest to czterokrotny błąd, więc jeśli tak jest wniosek rzetelnie przygotowany, to o czym my mówimy. Ale spróbuję odnieść się rzeczywiście do tego programu, o którym tu mówimy i pragnę się zgodzić z panią poseł, która katastroficzne wizje snuje wobec zdrowia Polaków i faktycznie Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w Polsce z powodu smogu umiera, właściwie można nawet powiedzieć bardziej umierało, przedwcześnie 45 tysięcy osób. Umierało przez lata rządów Platformy Obywatelskiej. Niestety też jeszcze przenosi się to na lata następne, gdyż tego problemu rozwiązać się
w jednym roku. Nie da, o tym wszyscy doskonale państwo wiecie. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości w odróżnieniu od rządu Platformy Obywatelskiej zaczął rozwiązywać ten problem, bo Platforma Obywatelska raczej mówiła o tym problemie i teraz pani poseł straszy to tym, że nastąpił teraz właśnie jakikolwiek smog. Ja tylko przypomnę, i tu już chyba bezdyskusyjnie, że rzeczywiście Polska została naznaczona wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie norm czystości powietrza za lata 2007-2015. Kto wtedy rządził? Warto sobie przypomnieć i uderzyć się we własną pierś. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazywał też jednoznacznie, że wszelkie działania, właściwie brak tych działań za lata 2007-2015 pokazywał, że o czystość powietrza nikt realnie się nie troszczył. Nie był chaos legislacyjny, chaos działań. I faktycznie niektóre samorządy próbowały nawet w tym zakresie coś robić, natomiast zarówno Komisja Europejska, jak i raport Najwyższej Izby Kontroli, że te działania samorządów były nieskoordynowane, chaotyczne i nie przynosiły pożądanego efektu. Oczywiście doceniając wysiłki niektórych samorządów, jedne te wysiłki były mniejsze, inne większe, natomiast nie przyniosło to efektu. Natomiast w 2018 roku właśnie rząd po raz pierwszy wprowadził kompleksowy program i kompleksowe działania dotyczące ochrony powietrza. I nie tylko program Czyste Powietrze, który jest oczywiście sztandarowym programem, programem wykonawczym, tak bym to nazwał, ale również tymi działaniami na rzecz ochrony powietrza były działania takie jak wprowadzenie norm jakości paliw stałych, to minister energii we współpracy z ministrem środowiska. Wprowadzenie norm jakościowych na kotły, na paliwo stałe, minister przedsiębiorczości, ministrem środowiska i energii. Kolejna rzecz to jest wprowadzenie ustawy o termomodernizacji, która była co prawda wycinkowa i państwo się z niej naśmiewali, ale ona dotyczyła tylko tych miast, 30 miast najbardziej zagrożonych. Więc to są kolejne programy. No oczywiście w najszerszym zakresie program Czyste Powietrze o skali finansowej obliczonej na 103 miliardy złotych, z tego 62 miliardy dotacji, 41 program pożyczkowy, po to, żeby wszyscy ci, których nawet nie stać na jakikolwiek udział własny, mogli z tego programu korzystać w formie pożyczki. Program został uruchomiony 19 września 2018 roku, przygotowany przez niespełna pół roku, a więc naprawdę program o takiej skali finansowej, takim uruchomieniu i takim starcie pozazdrościć. Ja wiem, że państwo zazdrościcie, że nie zrobiliście tego sami wcześniej, ale my nie patrzymy na to, kto co zrobił, tylko rzeczywiście realnie mierzymy się z problemem, który jest, nie ukrywam, jest i przez pierwszy rok ani drugi pewnie ten problem nie zniknie, ale z roku na rok będzie jakość powietrza się poprawiać. To będą pokazywać kolejne badania. Jeśli chodzi o kwoty, które w tym programie są przewidywane, to rzeczywiście planujemy 30 miliardów złotych, nie euro, i nie 35, z funduszy europejskich. I te fundusze europejskie, przed którymi jeszcze negocjacje się nie rozpoczęły, bo to jest perspektywa budżetowa lat 2021-2027, przewidując, że zwykle w pierwszym roku perspektywy o pieniądze jest trudno, nigdy zresztą ich nie było, planujemy wykorzystywać te pieniądze od roku 2022. W założeniach bardzo wstępnych wpisaliśmy jako priorytet w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko finansowanie programu Czyste Powietrze w wysokości 30 miliardów złotych. Oczywiście jest to ułamek wszystkich środków europejskich, z których będziemy chcieli korzystać, bo perspektywa budżetowa na lat 2021-2022 będzie obejmować wiele działań. Tak jak 2014-2020, ta perspektywa finansowa obejmowała również ochronę powietrza, ale tu skupiała się na
budownictwie wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, nie dotykała budownictwa jednorodzinnego, które okazuje się było największym winowajcą i z powodu którego zanieczyszczenie powietrza jest największe. Więc my wzięliśmy się za rozwiązanie tego problemu, który rzeczywiście stwarza największe kłopoty i powoduje przekroczenie norm czystości powietrza. To jest fakt i oczywiście ocena państwa i Platformy Obywatelskiej, bo to klub Platformy Obywatelskiej złożył ten wniosek, która mając 8 lat rządów nie zrobiła nic w tym kierunku, nic, dosłownie. Pomijam oczywiście pojedyncze wysiłki samorządów na temat ochrony powietrza, no jest w tym momencie akurat dość specyficzna. Ale to oceniam oczywiście opinii publicznej, kto więcej zrobił lub nie zrobił na temat czystości powietrza. Jeśli chodzi o realizację tego programu, to do niedawna wniosków płynęło 66 450 na kwotę 1,5 miliarda złotych. Oczywiście w tym są wnioski odrzucone, ponad tysiąc rezygnacji. Decyzji, czyli już przyznających dofinansowanie, do piątku 29 586 zł na prawie 600 milionów złotych. Również już trwają wypłaty środków finansowych. Tych wypłat środków finansowych jest już na prawie 50 milionów złotych, ale oczywiście ta wypłata środków finansowych w formie dotacji jest ostatnim elementem programu, bo najpierw jest wniosek, rozpatrzenie wniosku, decyzja. Beneficjent realizuje projekt, ma na to 2 lata, ale oczywiście jeśli ktoś zrobi to szybciej, a tacy byli, co zrobili szybciej, występuje z wnioskiem o płatność i te wnioski o płatność też już są realizowane. Oczywiste jest, że w pierwszym roku programu nie będzie to 1/10 założonego celu programu, dlatego że tak jak zwykle, jeśli państwo pamiętają, jak byliśmy w Unii Europejskiej, pierwsze lata wstępowania Polski do Unii Europejskiej, bardzo dobry przykład programu rozwoju obszarów wiejskich i dotacji dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych. Trzeba było namawiać rolników, żeby zechcieli w tym uczestniczyć. Natomiast jeśli sąsiad otrzymał środki finansowe, a to wtedy już było zupełnie inne podejście innych. I teraz, jak ogłasza się program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przykład na modernizację gospodarstw rolnych, to wnioski wyczerpują, limity wyczerpane są po kilku dniach, a wówczas trzeba było czekać kilka lat. Taka jest natura człowieka, że najlepszym promotorem programu jest sąsiad, który otrzymał na taki program dofinansowanie. I zdajemy sobie z tego sprawę, że nie będzie to 1/10. I tak zakres tego programu i skala, czyli 66 tysięcy wniosków jest skalą, zgodnie z harmonogramem, taką przewidywaliśmy, ona jeszcze będzie się powiększać. I z każdym tygodniem tempo wzrasta, zarówno tempo podpisywania umów, tempo wydawania decyzji, jak i również tempo napływania wniosków. Obecnie decyzji wydaje się na średnio tygodniowo ponad 2000. A więc już można powiedzieć, że jeśli byśmy policzyli 50 tygodni, to już mamy ponad 100 tysięcy. Ale nie jest to jeszcze pełny zakres pracy tych wniosków i pełny zakres działalności programu. Dlatego też między innymi zgodnie z pierwotnym założeniem po wstępnej fazie programu uruchamiamy kolejny kanał dystrybucji. To jest kanał samorządowy. I to nie na podstawie wniosku o wotum nieufności, bo ten kanał samorządowy uruchamiamy już od miesiąca. Już gminy, mnóstwo gmin podpisało umowy, prowadzone są szkolenia i nie jest to oczywiście działanie inspirowane wnioskiem o wotum nieufności czy krytyką tego programu, tylko tak przewiduje harmonogram wdrażania tego programu. Są to obecnie gminy, które w sposób dobrowolny zgłaszają się do tego programu, ale przyjdzie czas, że będziemy zachęcać jeszcze bardziej te gminy, aby ten kanał dystrybucji był coraz szerszy, żeby to tempo otrzymywania tych środków finansowych wzrastało. Kolejnym elementem, o którym
nie można zapomnieć, to jest element ulgi podatkowej, bo w ramach tego programu to nie jest tylko dotacja, nie jest tylko pożyczka, ale dotacja, która jest, składa się nie tylko z bezpośrednio wypłaconych pieniędzy, ale z wypłaconych pieniędzy przez Urząd Skarbowy w postaci ulgi podatkowej na termomodernizację i wymianę pieca. Taka ulga podatkowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, a więc wszystkie inwestycje, dla których beneficjenci zamożniejsi oczywiście, bo ci, którzy są mniej zamożni, mają dotacje 90, 80 czy 70% korzystają z tej formy. Najzamożniejsi korzystają z formy ulgi podatkowej. I oni tak naprawdę nie występują w tych statystykach, dlatego że ta statystyka będzie widoczna w pełnym zakresie, w sposób udokumentowany na koniec kwietnia 2020 roku, jeśli ci beneficjenci wykonają w roku 2019 termomodernizację i wymianę pieca i zgłoszą się z dokumentami do Urzędu Skarbowego i na tej podstawie dostaną zwrot podatku w formie ulgi podatkowej. A więc to będzie też na pewno kilkadziesiąt tysięcy beneficjentów, a szacujemy, że może to być około 100 tysięcy, bo szacujemy, że około 1/4 wszystkich beneficjentów to dla nich podstawowym źródłem pomocy w programie Czyste Powietrze to będzie ulga podatkowa, zresztą szacowana w skali finansowej na około 20 miliardów złotych. A więc tego jeszcze nie widzimy, ale po zakończeniu roku budżetowego będzie to już widoczne i wtedy do tych statystyk możemy dopisać, jeśli mówimy o statystykach. A więc to są te fakty, które warto przypomnieć. Pani poseł jeszcze wspomniała o obniżeniu wartości alarmowania. No, gdyby od obniżenia wartości alarmowania i ostrzegania powietrze zrobiło się czyste, to ja bardzo chętnie te normy bym obniżył do absolutnie minimalnych, a najlepiej do zera. Natomiast musimy patrzeć na to realnie. I oczywiście będziemy obniżać co roku te normy po to, że z każdym rokiem powietrze będzie czystsze i żeby te normy były odpowiednie do jakości powietrza. I mam nadzieję, jestem przekonany, że za 10 lat te normy alarmowania i ostrzegania będą na poziomie bardzo niskim, czyli takim, jak wskazują to międzynarodowe organizacje zdrowotne, ale będą to normy realne, czyli ani ostrzeganie, ani alarmowanie przy takich małych już normach nie będzie wtedy konieczne. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o czyste powietrze, bo w ramach tego uzasadnienia skupiono się tylko na czystym powietrzu. Szkoda, bo również są inne ważne sprawy dotyczące ochrony środowiska. To nie jest tylko czyste powietrze, chociaż nie ukrywam, ważne, bo każdy oddycha w każdej minucie powietrzem i ważne, żeby ono było zdrowe jak najczystsze. Natomiast jest ważne, jeszcze są też inne działania i gospodarka odpadami. Niestety musimy sprzątać po naszych poprzednikach, jeśli chodzi o odpady. Zrobiliśmy takie zmiany ustawowe, które zabezpieczają na kolejne lata samorządy, mieszkańców przed porzucaniem odpadów, przed wzniecanymi pożarami. Zabezpieczają również poprzez budowę bazy gospodarki odpadami, zabezpieczają również kontrolę nad strumieniem odpadów, a więc mnóstwo rzeczy, które no niestety trzeba nadrabiać. No, przypomnę, baza danych odpadowych była budowana przez poprzedników przez wiele lat i nie zbudowano nic. Wobec tego teraz robimy to w tym roku i od 1 stycznia 2020 roku ruszy. Będzie to narzędzie, najskuteczniejsze narzędzie, jeśli chodzi o kontrolę nad strumieniem odpadów. Efekty, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, porzucanie czy pożary, już są widoczne, bo mimo wyjątkowo upalnego pierwszego półrocza tego roku pożarów było o połowę mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. A więc już bardzo widać wyraźnie, że efekty tych rozwiązań są już konkretne efekty tych rozwiązań. Natomiast faktem jest, że jeszcze jest do sprzątnięcia i tutaj też za to się zabieramy, do sprzątnięcia no, zdiagnozowanych przez nas
ponad 350 porzuconych odpadów, które były legalne, stały się nielegalne, bądź były nielegalne od początku. I z tym problemem się mierzymy. Nie uciekamy od tego problemu. Na to przeznaczamy środki finansowe. Będziemy wspierać samorządy, żeby posprzątać po poprzednikach Polskę. I to jest bardzo wyraźne. Jak ja słyszę czasami w jakimś kampanii, że ktoś będzie sprzątał Polskę, no dobrze by było, żeby się zabrał już wcześniej, nie zostawił tego bałaganu, który w tej chwili mamy. 3,5 miliona ton odpadów porzuconych, które rzeczywiście trzeba sprzątnąć, bo zagrażają zdrowiu mieszkańców. Więc wiele rzeczy jest do zrobienia. Wiele rzeczy zdołaliśmy uporządkować. Wiele jeszcze jest do zrobienia. Natomiast wniosek ten dotyczący czystego powietrza, wniosek, który jest oparty na kłamliwych doniesieniach pewnej gazety, naprawdę nie zasługuje na szczególną wagę i myślę, że jest to może dobra okazja do podyskutowania o zakresie ochrony środowiska, o naszym wspólnym dziedzictwie, o naszym wspólnym dobru, ale wolałbym, żeby to była dyskusja oparta na faktach, a nie na doniesieniach gazety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos? Pani poseł Paluch. Dziękuję bardzo, Wysoka Komisjo. No, gdyby nie to, że wcześniej ten wniosek przeczytałam, to słuchając można było z wrażenia spaść ze stołka. Pani poseł, wątłe uzasadnienie, nie przepracowała się pani formułując to, bałamutne, jak można mylić złotówki z euro, jak można nie znać podstawowych wielkości, więc powiem szczerze, że dopóki pani tutaj nie zobaczyłam na sali, nie chciałam wierzyć, że to ktoś z Komisji Środowiska napisał tak głupie i kontrfaktyczne uzasadnienie. Nie boję się tego słowa, głupie i sprzeczne z faktami. Jeszcze raz. Pani poseł, jeżeli pani tutaj mówi o centralnie wdrażanym programie, to powinna pani wiedzieć, że program Czyste Powietrze był wdrażany z poziomu regionalnego, to znaczy przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Takie było jego początkowe założenie. I te wszystkie, cała akcja informacyjna i procedura, która się z korzystaniem z tego programu wiąże, polega na tym, że najpierw, że tak powiem, zgłasza się zainteresowanie, a dokładnie 19 września ubiegłego roku została uruchomiona strona internetowa, na której mogli się rejestrować pierwsi chętni do stania się beneficjentem tego programu. Program wymaga pewnego namysłu ze strony osoby, która chce z tego skorzystać, bo obejmuje i wycieplenie przegród, i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, i wymianę źródła energii. Więc beneficjent potencjalny musi się po prostu zastanowić, co i w jaki sposób i w jakiej kolejności zrobi. Musi posłać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu. Potem ten wniosek musi zostać sprawdzony, zweryfikowany przez właściwego pracownika funduszu. Bo jeżeli się bierze publiczne pieniądze i przekazuje je osobom prywatnym, nawet ubogim, bo o ubóstwie energetycznym mówił pan premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé obejmując funkcję premiera, nawet dla ubogich osób to muszą być te pieniądze w sposób transparentny przekazane. Wniosek musiał zostać zweryfikowany i dopiero później po weryfikacji następuje podpisanie umowy. Jak pan minister chwilę temu powiedział, 2 lata jest na to, żeby beneficjent wykonał właściwe, zamierzone działania i potem następuje wniosek o płatność i płatność. Więc to, że już jest płatności na 50 milionów w takim wniosku, w takim programie, to jest spore osiągnięcie i zasługą wszystkich tych osób, które go wdrażają. Ja sobie przypomnę, proszę sobie przypomnieć szumnie przez was reklamowany wniosek MDM, czyli mieszkania dla młodych, gdzie, że tak powiem, garstka osób skorzystała przez pierwsze kilka lat. Więc proszę się naprawdę nie kompromitować takim uzasadnieniem, bo nie wiadomo, czy to jest kabaretowe wystąpienie, czy to jest poważne wystąpienie posła w Izbie Niższej Polskiego Parlamentu. Ja mówię, pani poseł, będzie pani łaskawa nie cenzurować mojej wypowiedzi. Więc krótko mówiąc, program, który przedsięwziął
przedsięwziął rząd Prawa i Sprawiedliwości w celu poprawy stanu powietrza, którym oddychają Polacy, jest programem szerokim, o komplementarnym, o różnych działaniach, o różnych formach wspierania obywateli, bo z jednej strony to są działania, które mają wykorzystać sieci ciepłownicze w miastach podpięte do ekologicznych źródeł energii, z drugiej strony to jest interwencja skierowana bezpośrednio do obywateli i ta ulga termomodernizacyjna, o której już była mowa. Więc powiem tak, nieznajomość tematu, miałki wysiłek intelektualny, bo półtorej strony znormalizowanego maszynopisu, jak na uzasadnienie wniosku o wotum nieufności, to naprawdę jest po prostu powód do wstydu. Wnioskuję o odrzucenie tego bałamutnego, nieprzygotowanego i kontrofaktycznego wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos? Pani poseł Lenartowicz. Ja zabiorę głos tylko w krótkim jednej kwestii, panie ministrze, bo ja proponuję, żeby pan się skontaktował z wiceministrem Kurtyką i w sprawie rzeczywistej sentencji wyroku TSUE, bo przy ostatnim projekcie, tak, więc proponuję, dowodzi to jakby ostatnia zmiana ustawy, która została wprowadzona, która realizuje to orzeczenie. To orzeczenie tak naprawdę dotyczyło tego, że w programach ochrony powietrza nie zostały wprowadzone zapisy zmierzające do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości PM10 w powietrzu był jak najkrótszy. I realizując ten wyrok TSUE, wprost go zacytowaliście w uzasadnieniu do ustawy, która na poprzednim posiedzeniu Sejmu została przyjęta. I uważacie, że realizacja tego wyroku polega na tym, że takie zapisy obowiązkowo, obligatoryjnie do wojewódzkich planów ochrony powietrza mają być wprowadzone. I to było rzeczywiste orzeczenie TSUE. Taka jest sentencja, a nie taka, jaką usiłuje się przypisać temu orzeczeniu. Po prostu brak odpowiednich zapisów programu ochrony powietrza. Sami to przyznaliście, uzasadniając, że realizujecie ten wyrok przez tylko zapisy i przerzucenie tej odpowiedzialności na samorządy województw. Więc bardzo proszę, żeby się posługiwać rzeczywistym treścią wyroku. I tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, bo też jestem posłem i dwa zdania pozwolę sobie jednak powiedzieć, panie ministrze, pewnie bym się nie odzywał, gdyby pan nie zrobił wycieczki, niepotrzebnej dla pana, panie ministrze, absolutnie niepotrzebnej. W 2007 to chyba pan był ministrem, tylko w Ministerstwie Rolnictwa, jak sobie dobrze przypominam. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Dobrze sobie przypominam. A ten raport dotyczył 2007-2015, co nie? Pan tak sobie łatwo przeszedł nad niektórymi datami. Ja tylko chciałem przypomnieć, że w ciągu ostatnich 15 lat, panie ministrze, PiS rządził już 6 lat. Jak tak łatwo wam przychodzi taka zbitka 8 lat, to wy 6. Jak będzie pan jeszcze raz mówił 8, to proszę pamiętać, za 6 lat macie odpowiedzialność. Nie odzywałbym się, panie ministrze, nie brałbym odpowiedzialności za swoich poprzedników w Ministerstwie Środowiska na pana miejscu, bo jak pan tak łatwo rzuca BDO, to panie ministrze, 4 lata, jak rząd Platformy odchodził, to był ogłoszony przetarg na wykonanie. Pana poprzedni minister Szyszko unieważnił ten przetarg. Nie zostawił panu rzeczywiście kukułcze jajo. Wy tego nie zrobicie, to nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Nie jesteście w stanie zrobić to Instytutem Ochrony Środowiska. Nie jesteście w stanie, bo kadrowo ten instytut nie jest przygotowany. Może pan kręcić głową, tylko za parę lat znowu będziecie musieli mi przyznać rację. Tak po prostu, zwyczajnie. To boli, ja wiem, że boli, ale musi się pan do tego przyzwyczaić. Fundusz Termomodernizacji. Też niepotrzebnie pan tego dotykał. Bo jak pan by sprawdził, ile mieliście w budżecie przez ostatnie lata funduszu termomodernizacyjnym, to wprawdzie nie minister środowiska za to odpowiada, ale pan to powiedział. No to, panie ministrze, zero. Przez kilka lat zero. Na pana miejscu raczej bym się nie zasłaniał. Wstyd. Po prostu wstyd.
Jak pan tak mówi, że zebraliście wnioski, panie ministrze, a ile jest tych wniosków prawidłowo złożonych? Ile spełnia kryteria, które określiliście w programie? Bo ja bym chciał to wiedzieć. Nie ile wpłynęło wniosków. I panie ministrze, też tak pan nic poprzednicy nie zrobił. Człowiek, który jest ministrem, to powinien trochę być ważyć słowa. Bo program Kawka, to choćby ten program wystarczy. Pieniądze przeznaczone na transport niskoemisyjny w miliardach złotych. Pieniądze, które dotyczyły różnego rodzaju rozwiązań związanych z energetyką odnawialną w miliardach złotych. Prawdziwie wydanych, zrealizowanych, panie ministrze. Wy to wszystko skasowaliście. Nawet nie pan, pana poprzednik, ale pan to wziął na siebie niechcący. Zakładam, że niechcący. Choć chyba, że pan chcący, no to gorzej dla pana. Naprawdę, wie pan... Nie rozumiem, po co takie wycieczki, bo mógł pan rzeczywiście spokojnie odpowiadać za ten okres, który pana dotyczy, miałby pan lżej, ale jakoś pan się rozpędził, no to będzie pan miał gorzej z pana wyboru. Wie pan, a odpady, jeszcze sobie przypomniałem, 150 tysięcy to było rocznie zgód wydawanych w trakcie rządów Platformy. A ile w trakcie pana rządu? 450 tysięcy? Tylko niech pan nie mówi, że to są surowce wtórne, bo w to nawet dzieci nie wierzą. Bo wie pan, żeby to powiedzieć, to musi pan wiedzieć, co się na przykład w cementowniach dzieje. Chyba, że panu współpracownicy nie powiedzieli. A to gorzej, to pan niech współpracowników w takim razie zmienia, bo w naszych czasach cementownie płaciły za odpady, które były surowcem potrzebnym do przetwarzania. A co dzisiaj jest? Panie ministrze, co? Jak wpuściliście odpady do Polski, to żeby to dzisiaj trzeba cementowniom zapłacić. Taka drobna zmiana, ale za to płacą mieszkańcy. Nie wiem, po co pan to zrobił. Nie wiem. I wie pan, panie ministrze, to jest wniosek, który pana dotyczy, a nie poprzedników. Poprzednicy zostali już wielokrotnie i dawno rozliczeni. 6 lat waszych rządów w ciągu ostatnich 15 lat. Ustawa antysmogowa przyjęta pierwsza przez rząd Platformy, potem poprawiana, a potem wielka opowieść o czystym powietrzu, de facto 5 milionów złotych wydane, czy 10, nie pamiętam, mogę się mylić, na autopromocję, tylko tyle z tego programu czyste pieniądze, powietrze tak naprawdę zostało zrealizowane. Pani poseł Lenartowicz jeszcze chciała zabrać głos. Ja chciałam jeszcze uzupełnić takie twarde informacje, skoro właśnie pan minister się odniósł jakby nie do przedmiotu tego wniosku, czyli do wotu nieufności wobec pana, tylko do poprzednich rządów. Ja chcę powiedzieć, co zostawiliśmy z końcem naszych rządów i jakie pieniądze, czego rzekomo nie zrobiliśmy, a co zostało wam zostawione i po części albo zmarnowane, albo niewydane. Fundusz Termomodernizacji BGK do 2015 roku 1 900 000 000 z budżetu państwa. Mechanizm norweski i EOG 2,9, 2,14, 217 000 000 euro. GIS, w tym Gazela i Sowa 2,10, 2,17, 1 306 000 000 złotych. POIŚ 2,14, 2,20 na powietrze 4 128 000 000 euro. 16 wojewódzkich funduszy zaplanowane środki na ochronę powietrza na lata 2014-2020. Z tego większość skasowaliście oczywiście. 3,1 miliarda euro. To są dane ministerialne, zaznaczam. Narodowy Fundusz zaplanowany 2014-2020 z waszych sprawozdań. 3,1 miliarda złotych, w tym Kawka 400 milionów, Ryś 400 milionów, Prosument 800 milionów, Lemur 290 milionów, Bocian 570 milionów, Dom Energooszczędny 300 milionów. Tyle zrobiliśmy i tyle wam zostawiliśmy. Pani poseł. Panie przewodniczący. Państwo ministrowie, Wysoka Komisjo, można różnie argumentować, ale przede wszystkim trzeba opierać się na faktach. Program Czyste Powietrze jest to pierwszy program i to bezapelacyjnie, zarówno eksperci w Polsce, jak i za granicą podkreślają. Program, który służy całemu społeczeństwu i jest jednym z najlepszych do tej pory, który był opracowany. Ja tylko chcę przypomnieć, jak w województwie śląskim były rozdysponowane konkursy dla mieszkańców proekologiczne, były ogłaszane w miesiącach wakacyjnych,
Ja to już się będę powtarzać na tej komisji, ale takie są fakty. Na 50. zakładce mieszkańcy nie mogli z tego skorzystać, a jak już się dowiedzieli, to było po fakcie, bo to było cedowane w konkretne grupy i osoby. I też mówmy, jak mówimy prawdę, to mówmy o tej prawdzie. I naprawdę wielki ukłon w stronę pana ministra za trudny resort, który państwo zostawiliście. Już na temat gospodarki odpadami i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które państwo żeście akceptowali jako urzędy marszałkowskie, nie będę się wypowiadać, bo by czasu brakło. Ja sobie szanuję czas każdego, więc na ten temat nie rozmawiajmy, na temat odpadów, jak państwo pogładaliście rynek w Polsce. I naprawdę pracujmy merytorycznie, a nie politycznie. Nie macie argumentów, to po prostu wyciągacie kotlety odgrzewane i chcecie człowieka, który naprawdę resort wyprowadza na szerokie wody, chcecie po prostu obrażać. Ja się z tym nie zgadzam. Wielki szacunek, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pani poseł Pomaska. No ja chciałam na koniec też odnieść się do tych głosów. Pani poseł, no przecież kotlety to pan minister przed chwilą odgrzewał sprzed 12 lat, więc to chyba rozumiem uwaga do pana ministra. Myślę, że pan minister weźmie sobie to do serca. Podsumowując, panie ministrze, no my się boimy o te pieniądze, bo jeśli pan mi mówi, że te pieniądze będą, że z Unii je dostaniecie wy, zakłada pan minister, że to będziecie wy, to ja mam duże wątpliwości, bo ja patrzę, jak wy działacie poza granicami Polski. Jedno mówicie tutaj, ale za granicą to albo siedzicie jak mysz pod miotłą i się nie odzywacie, albo wystawiacie kandydatury na odstrzał, które dwukrotnie, chociażby ostatnio pani premier Szydło w Parlamencie Europejskim, przegrywają z Kretesem. I tak samo, i chcę wszystkim Polakom powiedzieć, tak samo może być z tymi pieniędzmi. Pan może mówić, że dostaniecie, a pan pojedzie za granicę i nic nie załatwi. No i tego się boimy, dlatego uważamy, że wy tymi pieniędzmi nie powinniście gospodarować. Dziękuję bardzo. Na pewno nie pan minister. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Myślę, że do ostatniej kwestii chciałbym się odnieść. Po pierwsze, to nie my dostaniemy, tylko kraj dostanie. Nasz kraj dostanie te pieniądze. I one pójdą bez względu na to, kto na kogo głosuje, to dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Więc mam nadzieję, jestem przekonany, że tak będzie. Jeśli chodzi o funkcjonowanie budżetu i układanie budżetu Unii Europejskiej, to nie ma załatwiania, pani poseł. Tam się nie załatwia pieniędzy. Tam po prostu stosowany jest algorytm podziału środków finansowych. Algorytm. Oczywiście przy tym algorytmie trzeba tak troszczyć się, aby ten algorytm był korzystny dla krajów rozwijających się jak Polska. Ale to jest algorytm. Nikt żadnych pieniędzy osobiście nie załatwia. Wynika to z naszego rozwoju gospodarczego i te pieniądze oczywiście będą. I my wskazujemy, jakie cele dla nas są priorytetem. Oczywiście priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska. Te cele są wypisane w celach, na które przeznaczony jest budżet Unii Europejskiej. I tu nie trzeba nic załatwiać. Po prostu, jeśli uznajemy, że dla nas priorytetem jest czyste powietrze, dla Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej również priorytetem jest czyste powietrze, to o te pieniądze naprawdę nie musimy się martwić. Oczywiście musimy się martwić, aby je mądrze wydać, aby przyniosły efekt, aby nie zostały zmarnowane. I ten program to gwarantuje mądre wydanie, niezmarnowanie i osiągnięcie efektu ekologicznego. Również korzystamy i korzystaliśmy, układając ten program, z doradztwa Banku Światowego, Komisji Europejskiej. Między innymi intensywność dofinansowania sięgająca od 90% do 30% jest wynikiem tego, że korzystamy z tych podpowiedzi, dlatego że dla ubogich energetycznie potrzebne jest dofinansowanie 90%. Dla zamożniejszych potrzebne jest 40-50%. Dla najbardziej zamożnych wystarczy ulga podatkowa, która też jest zresztą 32%, bo taka jest skala podatkowa. A więc to tak po wyjaśnienia, że tu nic nie trzeba załatwiać nigdzie. Po prostu korzystamy z algorytmu, wskazujemy swoje priorytety i na te priorytety w ramach naszej polskiej puli finansowej przeznaczamy te pieniądze na czyste powietrze, na inne rzeczy.
Ja podkreślam, że i nawet mówiłem o tym, że w poprzedniej perspektywie finansowej były środki przeznaczone, środki europejskie na ochronę powietrza, klimatu, ale były głównie przeznaczone na budownictwo wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, bo jeszcze realizujemy te projekty, na wysoką emisję i taka była wtedy konieczność. Ja nie oceniam, czy była potrzeba, czy nie była, natomiast okazuje się, że domy jednorodzinne były całkowicie pominięte i my ten element w tej chwili załatwiamy, bo to jest największe źródło niskiej emisji, czyli powód zanieczyszczonego powietrza. Co do bazy BDO, bazy danych odpadowych, panie ministrze, myślę, że no wielka zazdrość przez pana przemawia, że jednak my potrafimy zbudować tą bazę gospodarki, a ja zaproszę, a pan jest przekonany, że tego nie zrobimy. No, źle pan życzy Polsce, ale trudno. A ja już zapraszam w przyszłym tygodniu na konferencję, na której Instytut Ochrony Środowiska zaprezentuje bazę danych odpadowych, bo będziemy ją zamykać i przystępować do szkoleń podmiotów, które z tej bazy będą korzystać. A więc ona już rzeczywiście jest na ukończeniu i na przyszły tydzień wysyłamy do pana zaproszenie na pokaz i demonstrację tej bazy danych odpadowych. Może pan wtedy uwierzy, a jak nie, no to wtedy trzeba poczekać do stycznia oczywiście, żeby już rzeczywiście uwierzyć, ale mi cierpliwości zupełnie wystarczy. Natomiast to, że nie zrobiliście nic, czy nic nie zrobili, nie, państwo też robili. Na przykład w roku 2012 tak krytykowane poziomy alarmowania i ostrzegania przed zanieczyszczeniem powietrza ustalił, podnosząc wtedy te poziomy, minister Korolec. Więc nie jest prawdą, że nic nie robiliście. Tak, robiliście. Między innymi podnosząc poziomy ostrzegania i alarmowania. Więc nie jest prawdą, że nic nie robił. Każdy robił to w swoim zakresie. To tylko tyle. My teraz chcemy to realnie obniżyć. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, niepotrzebnie pan się zapuszcza w te obszary. Tabelka Excelu nie załatwia bazy danych odpadowych. I pan to doskonale wie, że tej bazy nie będzie. I siedzący obok pański współpracownik również to wie. Ja tylko mówię to z przykrością i z troską. Bo jak się przez 4 lata nie zrobiło, to potem można tylko i wyłącznie tabelkę w Excelu zrobić i nazwać to baza danych odpadowych, ale to nie będzie działać. Przechodzimy do głosowania. Jest wniosek o rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra. Ja będę ten wniosek głosował. Jeżeli wniosek nie uzyska większości, będzie głosów więcej przeciw, to będzie oznaczać, że komisja opiniuje negatywnie ten wniosek. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Kto jest za wyrażeniem, za poparcie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 posłów za, 14 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Wniosek nie uzyskał opinii pozytywnej. Musimy jeszcze posła sprawozdawcę. Pani poseł? Chciałam zgłosić panią poseł Dziuk jako sprawozdawcę komisji. Czy pani poseł wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Pani poseł będzie posłem sprawozdawcą. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.